Dzisiaj o dzieciach rozmawiamy. 10, proszę Państwa, lipca, radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. 10 lipca 2016. Powiedzieliśmy o tym, jakie są konsekwencje w życiu dorosłym sytuacji, gdy dziecko było molestowane seksualnie. A teraz porozmawiajmy, jak można pomóc takiej osobie. W studiu współprowadzący Sergio Darana, a oprócz niego ekspertka pani Renata Kałucka, która zajmuje się zawodowo pomaganiem ofiarom molestowania seksualnego. Na terapię każdy powinien pójść. Byłoby dobrze, tak? Byłoby dobrze, gdyby miał możliwość, wiedział, że jest w jego mieście gdzieś dostępne miejsce, nieodpłatne najlepiej. Z tym bywa różnie. Tak naprawdę w większych miastach jest z tym łatwiej, ponieważ działają najczęściej organizacje pozarządowe, które tutaj, proszę Państwa, też ksiądz pewien się tłumaczył, że dzieci same do łóżka wskakują. No ale to trzeba patrzeć, czy te dzieci mają przynajmniej 18 lat, że dzieci samemu do łóżka skakują, bo on lubi przytulić, popieścić dziecko, ksiądz. No bo on przecież, jak nie czytał Pisma Świętego, to może nie jest zajęty w ogóle czytaniem, propagowaniem Pisma Świętego, głoszeniem. Nie jest misjonarzem Jahwe. Świadkiem Jahwe, świadkiem Jehowy. Wyście moimi świadkami, księga Izajasza, 43 rozdział mówi. Ale kto się do Boga Jahwe dzisiaj przyznaje? Ale jest co prawda w kościele nad ołtarzem w Lidzbarku Warmińskim, w kościele katolickim, tetragram JHWH, JHWH, Jahwe, Jahwe, jest. Ostatecznie móc właśnie otrzymać to, co jest potrzebne, czyli przypisanie winy osobie sprawcy. Natomiast w praktyce różnie to przebiega. Przede wszystkim pokłonić się i podziękować naszej matce, tej, która ze wzgórza Częstochowskiego czuwa nad naszą ojczyzną i nad nami wszystkimi. Ale przyjechałam też pokłonić się i podziękować właśnie wam, którzy wierni jesteście zawsze, nie poddajecie się, nie ulegacie i wtedy, kiedy jest najtrudniej, jesteście zawsze z naszą ojczyzną. Serdecznie za to dziękuję. Szanowni Państwo, to już 25 raz, kiedy zebraliście się tutaj, ażeby podziękować naszej matce za łaski, za opiekę, za to wszystko, co każdy z nas mieszkających w naszej ojczyźnie, każdego dnia może dostrzegać i otrzymywać. To jest wielki dar. To jest wielki dar, że jest Częstochowa, że jest Jasna Góra i że tutaj możemy zbierać się wtedy, kiedy są trudne chwile, wtedy, kiedy trzeba walczyć, wtedy, kiedy trzeba upominać się o prawdę, ale też wtedy, kiedy możemy przychodzić, dziękować i cieszyć się z tego, że Polska jest wolnym, demokratycznym, suwerennym państwem. Nasza ojczyzna. Ojczyzna! Nasza ojczyzna, Polska, jest demokratycznym, państwem prawa, w którym jest wolna prasa, wolne media, jest wolność zgromadzeń, wolność słowa. To są wartości, o które Polacy upominali się i walczyli bardzo długo. I tych wartości nie pozwolimy sobie odebrać.
Polska jest państwem suwerennym. I to tutaj, w Polsce, sami, my Polacy, rozwiązujemy nasze wewnętrzne sprawy, nasze wewnętrzne spory polityczne i razem budujemy naszą wspólnotę. I musimy też o to się upominać i głośno mówić. Bo tak jak my, Polacy, polskie państwo, nie próbuje układać życia innym, tak i my upominamy się o to samo. Nie układajcie nam życia. Sami sobie świetnie poradzimy. Polska jest państwem demokratycznym, państwem prawa, oazą wolności w świecie, w którym zabija się wartości budujące naszą tożsamość w imię poprawności politycznej, w imię walki grup interesów i wreszcie w imię źle pojmowanej wolności. My tych wartości będziemy zawsze strzec, bo to właśnie te wartości wyrastające z chrześcijaństwa budują naszą tożsamość europejską. Pozwoliły nam przetrwać, pozwoliły nam budować naszą wspólnotę narodową. I te wartości będą dla nas zawsze busolą w tym współczesnym świecie, w którym zaczyna dominować coraz bardziej poprawność polityczna niż interes narodowy. My takiego świata nie chcemy. I dlatego, szanowni państwo, drodzy pielgrzymi, ważna jest dzisiejsza nasza modlitwa tutaj, u stóp Królowej Polski. Ale ważne jest też to, byśmy pamiętali, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnotą, że właśnie wyrastamy z pięknej tradycji polskiego państwa, którego obchodzimy w tym roku jubileusz chrztu, chrzest to nadzieja. No właśnie, w 966 roku, ale jeszcze nawet nie było wtedy religii wiary prawosławnej, bo to w XI wieku. Musi mieć silny 1034 rok. I my taki fundament w naszej ojczyźnie mamy. A słowa Bóg, honor i ojczyzna prowadziły nas przez wieki i prowadzić nas dalej będą. Bo nigdy na tym nie straciliśmy, kiedy tę dewizę powtarzaliśmy. I polskie państwo ma służyć jego obywatelom. Ma dbać o bezpieczeństwo ojczyzny, ma dbać o godne życie Polek i Polaków. A to godne życie, to dobra praca, płaca, to brak zmartwień, że rodzicom zabraknie pieniędzy na potrzebne rzeczy dla ich dzieci. To wreszcie spokojna rodzina, która ma swoje mieszkanie, która może bezpiecznie myśleć o przyszłości. Można powiedzieć, to takie proste, takie zwyczajne. Ale tak, dla mojego rządu, rządu, którym mam zaszczyt kierować, rządu tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, te zwyczajne sprawy są najważniejsze i będą najważniejsze. I to właśnie rodzina, która jest siłą Polski, jest dla nas priorytetem. Chcemy, by polskie rodziny żyły godnie, by były szanowane i by były bezpieczne. I zrobimy wszystko, żeby tak było. Dołożymy wszystkich sił, by każda polska rodzina była pewna, że w Polsce, w naszej ojczyźnie, polskie państwo troszczy się o nią i ma ją za
najcenniejszą, za najważniejszą sprawę, bo to jest bogactwo Polski, polskie rodziny. I szanowni państwo, czcigodni pielgrzymi, chcę wam dzisiaj właśnie za to podziękować, że mimo, że przez wiele lat ciągle byliście krytykowani, ciągle próbowano dyskredytować myślenie o polskich rodzinach, wy wytrwaliście i trwacie, i trwać będziecie. No, to jest Polka, bo mówi wytrwaliście. A te Żydy mówią, wytrwaliście. Wartość, mówi się, wytrwaliście, bardzo słusznie. Gramatyka, super. Akcent, dykcja, wszystko jest. Jesteście. No, my tutaj mówimy. By ta siła z Warszawy, płynąca z cudownego obrazu budowała nas wszystkich. Serdecznie państwu za to dziękuję. Proszę o wsparcie i proszę o to, byśmy tak jak dotąd byli zawsze razem. Bóg zapłać.